Kto lubi godzinami stać w kolejce do kina? Dobrze, że możesz tego uniknąć, jeśli masz przywileje takie jak Wiki. Hej, tu jest kolejka! W kinie możesz robić co tylko chcesz, kiedy jesteś córką właścicieli tego kina. Proszę, proszę, kto tu przyszedł? Cześć, kochanie! Wejdź, córeczko. Kto to był? Jak ona ominęła kolejkę? Nie wasza sprawa! Ach, więc to jest ojciec rodziny. Jeśli tak, to idziemy do innego kina. Hej, chłopcze, siedzisz na moim ulubionym miejscu. Ale ja za to zapłaciłem. A co mnie to obchodzi? Tak, Wiki jest przyzwyczajona do pełnego wykorzystywania swojej pozycji. Biedny Janek. Nie, nie podoba mi się ten film. Wolę inny. Przyszliśmy obejrzeć Strażników Galaktyki. Przełączcie to z powrotem. Nie ma mowy. Będziecie oglądać to, co ja chcę. To ona. O nie, już po mnie. Poznaj mamę Wiki i szefową kina Trum, panią Zielonkę. Idziesz ze mną, kochana. Wszystko tak dobrze szło. Zasłużyła sobie. Janek, to oglądajmy dalej. Jestem super strażnikiem. Wiki, jestem bardzo niezadowolona z twojego zachowania. A ty co robiłeś? Przestań pozwalać jej robić wszystko, co chce. Zobaczmy, czy to naprawdę fajne, kiedy twoja rodzina pracuje w kinie. Dzień dobry, poproszę średni popcorn. Nie ma problemu. Ach, czas coś zjeść. Przepraszam, mam teraz przerwę. Co? Ale już dałem ci pieniądze. To je chociaż oddaj. Powiedziałam ci, że mam przerwę na lunch. Wszystkie sprawy związane z pracą po tym. Hej, co ty sobie wyobrażasz? Co za tupet? Proszę, miłego oglądania. Teraz ja. Poczekaj chwilę. Tatusiu, pora obiadowa. To mój bilet. Odsuń się, chłopcze. Mam przerwę na lunch. Czy wszyscy mnie słyszeliście? Więc musicie sobie poczekać. Co? Ale film się zaczyna. Wpuść nas! Wybaczcie, obiad to świętość. To takie ciekawe. Co za zwrot akcji. Myślę, że teraz jesteśmy bezpieczni. O nie, oni tu są. Pomocy! Wreszcie. Chcesz się zamienić? Jasne. Na co się patrzycie? Obiad to świętość. Film to film, ale na obiad musi być czas. Mam kanapkę z tuńczykiem. Fajnie, a ja z serem i indykiem. Idealnie. Smacznego wszystkim. Dajcie nam popcorn. Chcemy popcorn. Czym problem? Od pół godziny czekamy na popcorn. Zaraz to załatwię. Wiki, naprawdę? W porządku. Koniec przerwy obiadowej! Ale się przespałam. O, cześć, mamo. Przestań się zabawiać. Zabierz się do pracy. Ale już! Cześć, co podać? Poproszę duży popcorn. Proszę bardzo. Miłego oglądania. Przepraszam, popcorn się skończył. Poproszę duży. Przepraszamy, popcorn się skończył. Naprawdę? Jaka szkoda. Kocham wasz popcorn. Wiesz co? Mogę zaoferować ci zestaw do robienia popcornu. Wewnątrz jest instrukcja obsługi. To bardzo proste. Sam spróbuj. No nie wiem. Spróbuj, nie pożałujesz. No dobrze. Powodzenia! Więc gdzie jest instrukcja? Tak, chyba rozumiem. Cóż, spróbujmy. Co on robi? Co za dziwak. Mam popcorn. Teraz zapalam lampę i... O, mamusiu! O, rany! Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Zatrzymaj ten wybuch popcornu! Przepraszam, nie udało mi się tego zrobić dobrze. Ale zestaw naprawdę świetnie działa. O, hej nasz kochany widzu. Subskrybuj nasz kanał i polajkuj ten filmik.
Nie zapomnij też kliknąć dzwonka. Ach, moi drodzy, jesteście. Tak, mamusiu, to jest Tymon. Witam, pani Zielonka. To dla pani. Dziękuję, Tymon. Kwiaty są piękne. Musicie być głodni. Tak, z chęcią coś zjemy. Teraz spróbujesz specjalnej zupy mamy. Tak, częstuj się, Tymon. Dziękuję. Ciekawe, czy one wiedzą, że to nie jest zupa, tylko popcorn. W każdym razie jest pyszne, pani Zielonka. O, kurczak jest gotowy. Kurczak zapiera dech w piersi. Smacznego! Kurczak w popcornie? Jak one mogą to jeść? Cudownie pachnie, ale zupa mi wystarczyła. W takim razie czas na deser. Zaczekajcie tutaj, zaraz wracam. A oto ciasto. Znowu popcorn? Wybaczycie mi na chwilę? Co mu jest? Cóż, ta sama stara historia. Bilety do kina? Aaaa! Wszystko jasne. Bratnia dusza Vicky powinna być przygotowana na specjalną dietę pracowników kina. Padł kolejny. Świetny pomysł, kochana. Pieniądze już na nas czekają. A oto nasz pierwszy VIP. Zapraszamy do naszej sali kinowej dla VIP-ów. Opłata wstępna wynosi $1000. Weź dwa. Witamy w najlepszym kinie w Troom City. Świetnie, interes się kręci. Proszę, rozsiądź się wygodnie. Wow, napiwki? Rozumiem, będziesz mieć najlepszą obsługę. Daj mi tylko chwilę. Cześć, oto nasze bilety. Przepraszam, ten film został dzisiaj odwołany. Hej, ale już, jestem głodny. Smacznego. Zacznę od tego. Mogę ci też zaproponować masaż skóry głowy. Dawaj, za tę usługę należy płacić osobno. Miłego oglądania. Nie będzie dla was dzisiaj seansu. Idźcie do domu. To oburzające. Złożymy na ciebie skargę. Co tu się dzieje? Ach. A, rozumiem. Kochanie, chcieliśmy tylko trochę zwiększyć nasze dochody. Co to jest? Wejdź, pokażemy ci wszystko. Widzisz? A nie mówiłem? Okej, zastanowię się. Cóż za wspaniały dzień. A, to znowu oni. Weź się w garść, Vicky. Umiesz się bronić. Jaśmina, spójrz, kto to. Cześć, dziewczyno z kasy biletowej. Ty nawet śpisz w tym swoim żałosnym mundurku kinowym? Lubicie Spider-Boya? Tak. Widzieliście już nowy film? Nie? A ja tak. Słuchajcie, Peter znajduje antidotum na swoje supermoce. O nie, to spoilery. Robiąc tak. Hej, gdzie idziecie? Przestań, proszę. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Ała! Co tu się dzieje? W szkole powinna panować cisza i spokój. Cisza! Chwileczkę, panie dyrektorze. Mam coś dla pana. Nie, nie. Ja dam panu bilety, a pan mi megafon. Wszystko dla tego filmu. To co, kontynuujemy? A potem Spider-Boy walczy ze złoczyńcą. A na końcu... La, la, la. Jest taki fajny. Tak bardzo chcę obejrzeć premierę. Mam pomysł. Tato, zastąp mnie przy ladzie z popcornem. Proszę. Zdecydujmy grą w papier, kamień, nożyczki. Mamie się to nie spodoba. Po prostu boisz się przegrać. Ja? Kamień, papier, nożyczki. Ha, ha! Wygrałam. Dzięki, tatusiu. Okej, przegrałem. Czekam tu już od 15 minut. Dawaj mi popcorn. Co za obsługa. Gdzie byłeś? Seans zaraz się rozpocznie. Tak, tak, wchodź. Dzień dobry. Chwileczkę. Ale ja... Twój popcorn.
Ha, jestem szczęściarzem. Miłego pobytu, luzerzy. Oni tylko z nas drwią. Co jest dziś z tym kinem? Wpuść nas! Gdzie jest ten sprzedawca? Ach, w końcu. Daj nam popcorn. Chwileczkę. A co z naszym popcornem? Piotrze, co się tutaj dzieje? Nie mam z tym nic wspólnego. To wszystko wina Wiki. Świetnie. Zdążyłam na czas. Zaczyna się film. Hej, uważaj jak chodzisz. Nienawidzę siedzieć z tyłu. Tu jest tak niewygodnie. Już wiem. Co ta dziewczyna sobie myśli? Czy to jakiś żart? Ziomek, możesz posiedzieć spokojnie? Wiki! Ups. Przepraszam, właśnie dostałeś bilet ze specjalną usługą dla VIP-ów. A ty ją teraz zorganizujesz. Ale mamo! Cóż, miłego oglądania. A tak dobrze się zapowiadało. Podobał ci się nasz filmik? To daj nam kciuk w górę, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!